sprawa sędziego Łączewskiego jest taka jak dla mnie trochę mętna, ale mamy na szczęście wybitnych komentatorów, które mogą to Państwu objaśnić. Bo jakby to powiedzieć, odnoszę wrażenie, że absolutnie jest zupełnie niewinny ten sędzia. Natomiast jak to się stało, że można było wobec niego skonstruować takie oskarżenie? Oskarżenie medialne, bo no właśnie, formalnego to jest nie ma, sprawa jest wyjaśniona. Oskarżenie medialne, no, które żyło własnym życiem. I wiesz, no, można założyć różne scenariusze. Być może sprawa jest wykreowana przez jakieś służby albo przez jakąś grupę naciskową, sprawną w tworzeniu bytów internetowych. Być może ten sędzia jest rzeczywiście nieświadomy, był nieświadomy swojego istnienia w tym samym układzie, swojej korespondencji, a być może jeżeli faktycznie wszedł w taką interakcję z fałszywym kontem Tomasza Lisa, to być może jest nierozumnym człowiekiem, ale o to chciałbym sędziego nie podejrzewać. No, to jest rzeczywiście wyprodukować taką burzę medialną z tego, że z dyskusji pomiędzy dwoma fałszywymi kontami w mediach społecznościowych. No to jest znowu jakieś takie poczucie, że coś tutaj jest jednak nie tak, znaczy, że ktoś jednak chce tutaj sędziego Łączewskiego skompromitować, że to wygląda trochę, to jednak ma takie znamiona, wiecie, jakiejś prowokacji albo jakiegoś... Ja się zgadzam, tylko czy prowokacja trafiła do sędziego, czy trafiła do takiego fejkowego, pseudo, nieistniejącego sędziego, który po prostu z zewnątrz wygląda, jakby nim był. Bo jeżeli tak, to zobacz, jakie są możliwości robienia teraz prowokacji dziennikarskich. Wtedy człowiek się musiał przebierać tam, nie wiem, za portiera, prawda, za doniczkę i tak dalej. A teraz najzwyczajniej w świecie zakładasz komuś fałszywe konto. Nie twierdzę, że tak było w tym przypadku, tylko że taka jest możliwość. Następnie w to fałszywe konto uderzasz swoim zupełnie fałszywym kontem w imieniu kogoś innego, a następnie masz tego idealną polewkę. W razie czego ktoś się będzie gęsto tłumaczył, że to konto nie było jego. Mówisz, no tak, sprawa nie jest wyjaśniona do końca. Kończysz ostatni artykuł w tej sprawie, kładziesz kropkę, prawda? No tak, no i takie, ale tekst masz, media żyją, dyskutują i tak dalej, więc może też jest tak, że ta sprawa nie najlepiej świadczy też o tych naszych mediach. Znaczy, jeżeli jest tak, że właśnie, że tak niewiele wystarczy, żeby wyprodukować taką jakąś, no nie wiem, w sensie taką kaczkę dziennikarską, z fałszywego konta do fałszywego konta tworzysz fałszywą po prostu informację medialną. No dobrze, a jak nie tworzysz fałszywe, tylko to prawdziwe jest na przykład. To znaczy, to mamy do czynienia chyba z nowym, w ogóle takim troszkę nowym zagadnieniem dziennikarskim, to znaczy i w ogóle nie tylko dziennikarskim, w obiegu informacji, to znaczy sieci społecznościowe, internet sam po pierwsze jako taki, po drugie sieci społecznościowe wykreowały nową rzeczywistość, w której na przykład występuje cała masa osób, była taka cała walka, przetoczyła się taki fala walki o anonimowość w sieci. To była, ja jestem generalnie i dosyć przeciwna, bo ja uważam, że człowiek jest istotą, która jako istota stadna musi być kontrolowana, w jakiś sposób też się zachowuje normalnie. Jak przestaje być całkowicie kontrolowana społecznie, zaczyna się zachowywać dziwnie. No i w związku z tym nie jestem zwolenniczką anonimowości, to od razu powiem, ale była wielka walka, jakiś rok, dwa lata temu, pamiętam, że się przetoczyła dyskusja. No i jeżeli jest ta anonimowość, to mamy z tym do czynienia następnie z ogromnymi problemami z tym związanymi, bo za każdym kątem stoi jedna osoba, jakaś osoba, która to pisze, prawda? Czasem być może ta sama, ale ja tutaj jest kwestia tylko tego, komu się wierzy. No, ja mam zaufanie akurat do Michała Majewskiego, spore i uważam, że jak on też potwierdza pewne, znaczy oczywiście wszystko jest, bo tam są jakieś takie elementy, których ja do końca nie umiem ocenić, znaczy, że tam było jakieś selfie przysłane, że ten pan sędzia się znalazł w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i tam wyraźnie czekał na kogoś, Tu ja po prostu, jak mówię, no nie znam aż tak dobrze tych szczegółów, żeby wiedzieć, czy to jest możliwe skonstruowanie takiego czegoś, czy nie jest możliwe. No. Michał Majewski i Sylwester Latkowski, którzy pierwsi na kulisach 24 opisali pewnego znanego sędziego i tą sprawę, nie podając nazwiska, przez cały ten swój materiał zastrzegali, że do końca nie są pewni, czyja to jest prowokacja. Czy nie są czasem rozgrywani przez służby, dlatego nie zdecydowali się na podanie szczegółów pozwalających zidentyfikować sędziego. Więc jakby tutaj zachowali pewną wstrzemięźliwość. Gazeta Warszawska... Pewną tak, a pełną nie. Gazeta Warszawska już poszła na całość, znaczy uznała, że te dowody są na tyle mocne, że można ujawnić dane sędziego, co natychmiast wykorzystały wiadomości telewizyjne, już puszczając w świat ten przekaz,
co spowodowało już takie reakcje jak, nie wiem, poseł Krystyny Pawłowicz, która już jakby używa tego argumentu, że cały stan sędziowski w Polsce należy teraz przewietrzyć i właściwie wprowadzić poziom zero.